W zadaniu dany jest wzór funkcji wymiernej postaci y to się równa a podzielić przez x. Ja tutaj celowo zastąpiłem f od x y, po to, żeby łatwiej nam się rozwiązywało. Pod spodem zapiszę równanie prostej, która przecina wykres funkcji wymiernej. To jest równanie tej prostej. No i zauważ, że no, gdybyśmy tutaj w zasadzie wstawili sobie taką klamerkę, połączyli te dwa równania, to taki układ równań rozwiązalibyśmy w ten sposób, że do pierwszego równania w miejsce y podstawilibyśmy z drugiego równania x. Takie podstawienie moglibyśmy zrobić. Więc to równanie przyjęłoby taką postać x to się równa a podzielić przez x. W zadaniu mamy policzyć współczynnik a. Więc z tego równania wyznaczmy a mnożąc obustronnie równanie przez x. Tutaj, może jeszcze dopiszmy takie założenie, że x nie może być zerem, ponieważ x znajduje się w mianowniku ułamka. A to znaczy, że no w matematyce nie wolno nam dzielić przez zero. I teraz, jak pomnożymy obustronnie przez x, to tutaj otrzymamy x kwadrat, a tutaj zostanie a. Następnie, gdybyśmy tak na szybko narysowali układ współrzędnych i w tym układzie narysujemy wykres funkcji wymiernej postaci y to się równa a przez x, tak mniej więcej ten wykres wygląda, a w dalszej kolejności narysowalibyśmy prostą o równaniu y to się równa x, to zauważ, że ta prosta przecina wykres. W dwóch punktach. W zadaniu podano, że są to punkty P1 oraz P2, i długość tego odcinka, odległość między tymi punktami, równa się 4 pierwiastek kwadratowy z 2. Możemy zapisać, że P1, P2, długość odcinka, równa się 4 pierwiastek kwadratowy z 2. Teraz, gdybyśmy podzielili ten odcinek równo na połowę środkiem układów współrzędnych to tutaj ta długość jest równa 2 pierwiastek kwadratowy z dwóch. tak 4 pierwiastek z dwóch podzielić przez 2 to 2 pierwiastek kwadratowy z dwóch. następnie dorysuję w tym miejscu o takie dwa odcinki przerywaną linią zwróć uwagę że w tym momencie powstał nam trójkąt mm, równoramienny Charakterystyczny trójkąt o kątach 45-45-90 stopni. A w takich trójkątach długość przeciwprostokątnej liczymy ze wzoru A pierwiastek kwadratowy z dwóch. No i ten, ten wzór po prostu przyrównamy do długości przeciwprostokątnej, która jest zadana w tym poleceniu. I teraz, jak podzielimy obustronnie to równanie przez pierwiastek kwadratowy z dwóch, to otrzymamy długość boku tego trójkąta, długość przyprostokątnej. To znaczy, że tutaj mamy dwa i tutaj mamy dwa. I teraz zauważ, że jeżeli od tego punktu przemieścimy się do tego punktu po osi x, to oznacza, że przemieściliśmy się na odległość dwóch jednostek, czyli x. Jest równy 2. A to będzie oznaczało, że jeżeli x jest równy 2, to tą dwójkę możemy już postawić tutaj. I stąd otrzymujemy, że a to się równa 4.